gramy od 23 lat, także doceniamy publiczność, która łapie nasze piosenki, która fajnie się bawi, która docenia to, o czym śpiewamy. A śpiewamy o no właściwie problemach społeczno-politycznych i osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Właściwie ten podział zupełnie jest nieistotny dla nas i to jest chyba takie najważniejsze w zespole. Nie, Adam? Tak. No, właściwie dla nas ważniejsze jest to, że wspólnie możemy realizować nasze pasje, a że i chłopakom, i mi chce się grać muzykę, to robimy to od 23 lat. I jeszcze się nie zmęczyliśmy. Czy się zmęczyłeś? Nie. Fajnie było dzisiaj? Fajnie. Teraz super ważna rzecz jest taka, żeby podczas biegnięcia z tym skrzydłem nie wypychać rąk w żadnym kierunku. Tutaj jest taki bloczek ograniczający i od tego bloczku zaczyna się hamowanie krawędzi spływu, czyli zaczynasz skręcać skrzydłem. Wśród tych projektorów, które tu mamy, dwa uda się odremontować. Mamy nadzieję, że one będą wykorzystywane w naszych zajęciach edukacyjnych. Natomiast co do całej projektorni, jest pomysł taki, że ona ma być pokazywana z zewnątrz. Czyli za tej ściany, za chwilę przejdziemy na balkon, tam ma być przeszklone i można będzie zaglądać do tej projektorni i zobaczyć, jak ona wyglądała, więc zostanie odrestaurowana. Zdobywając punktu 67, zwyciężyła drużyna, której nazwa nawet na to wskazuje, czyli zwycięzcy. Gratulacje, dekoracja medalowa. Gratuluję. Ludzie w PRL-u tak zwaną szeptaną reklamą rozpropagowali Teza. Wystarczyło napisać na Domu Kultury, tam gdzieś na drzwiach, taką karteczkę Teza. No i tam Dom Kultury mieścił 500 osób, a było 2000, nie? Pod Domem Kultury. Tłumy wszędzie, graliśmy trasy takie, że przez 3 miesiące nie wracaliśmy do domu i nie wiedzieliśmy, czy jest poniedziałek, czy niedziela. I czasami nie wiedzieliśmy, w jakim mieście jesteśmy. Doszło do tego, że jak w Radomiu zagraliśmy koncert podczas Mistrzostw Świata w piłkę nożną, gdzie nikt się nie odważył grać trasy, a my graliśmy 2 razy dziennie. I musiałem ze sceny mówić, jakie wyniki, bo Polacy wygrywali cały czas wtedy. No i przyjechaliśmy do Radomia, hala Radoskuru, mieści 4000 ludzi, a tam 4 ulice wcześniej był tłum taki, że głowa koło głowy. Wszędzie byli ludzie, nie wiem, z 50 tysięcy chyba, albo jeszcze więcej. Nie mogliśmy dojechać do hali. Okazuje się, że to fani przyszli na koncert. Na pierwszym było tylko 8 tysięcy, ale na drugi się dowiedzieli, że jednak przyjechali i byli, i było zajebiście i przyszło całe miasto. I pamiętam, że Zomowcy zrobili taką
taki trójkąt jak wojska rzymskie z tarczami przed naszym małym autobusikiem, taki był Mercedesik mały i my tak 5 na godzinę przez ten tłum powolutku, wszędzie gaz łzawiący, przerąbane jak bitwa, no. Drzwi wyważone. Mówię, wyciągamy głośniki na dach i koncert był dla tego całego tłumu i na tych co w sali oczywiście. Rozebrali tą halę, bo ona się rozleciała w ogóle. Nie wiem, czy nie po naszym koncercie.